Witam, dzisiaj przedstawię wam 15 ciekawostek o Conan. Zapraszam. Imię Conan oznacza Małe Południe. Pomimo, że była członkinią Akatsuki, to nigdy nie była Nukeninem. Oczywiście dlatego, że wygrali oni wojnę domową w Amegakure. Urodziła się 20 lutego, a jej grupa krwi to 0. Gdy Jiraiya opuścił Amegakure, miała 160 cm wzrostu, natomiast w Shippudenie miała 35 lat, 169 cm wzrostu i ważyła 45 kg. Jej hobby było origami i kwiatowa ornamentyka. Z jedzenia najbardziej lubiła grillowane ryby, a najmniej lubiła karage. Chciała walczyć z każdym, kto sprzeciwiał się Bogu. Mowa oczywiście o Nagato. Ukończyła 341 oficjalnych misji, 65 rangi C, 161 rangi B, 85 rangi A i 30 rangi S. Potrafiła używać trzech podstawowych natur czakry: wiatru, ziemi oraz wody. Do tego dodatkowo opanowała naturę Yang. Urodziła się tego samego dnia co Nagato, a nawet mieli tą samą grupę krwi. Będąc w Akatsuki, tylko ona, Zetsu oraz Tobi nie posiadali opaski ninja. Sasori ją posiadał, ale nie nosił. Co ciekawe, jako jedna z niewielu postaci poznała działanie Kamui, zanim zostało ujawnione nawet nam. Badała ona działania tej techniki czasoprzestrzennej, ponieważ podejrzewała, że Tobi może zwodzić Akatsuki na manowce. Masashi zaplanował od początku to, że będzie ona jedyną kobietą w Akatsuki. Jeśli kręcicie nosem, że Conan było mało w anime, to powiem wam, że to i tak nic, ponieważ w mandze pojawiała się znacznie rzadziej. Tak początkowo miała wyglądać Conan. Miała mieć dość nieprzyzwoite ubranie i piercing na pępku. Według twórcy Conan nigdy nie zostanie wskrzeszona, ponieważ jej śmierć symbolizowała zniszczenie snu o pokoju, który chcieli osiągnąć. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie Edo Tensei ogólnie było złym pomysłem i szkoda, że Masashi nie zastosował tego argumentu ogólnie do całej historii. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejny czwartek o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!